Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. E... Dziś państwo i moim gościem jest pułkownik Piotr Wroński. Wywiad, wcześniej kontrwywiad, zaczynał w służbie bezpieczeństwa, pozytywnie zweryfikowany. Dziś będzie emocjonująco, drodzy państwo, bo będzie o kompleksie członka Jarosława Kaczyńskiego, czemu on o tych członkach mówił, i będzie też o tym, że według pułkownika komisja śledcza do spraw Pegasusa się skompromitowała. A ja będę twierdził, że bardziej się skompromitował Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim to mnie interesowało, który w pojedynku takim, w którym no rzeczywiście no nie, był, nie był jakoś pod specjalnie mocnym ostrza, ostrzałem, sam się, sam się postrzelił w nogę i w kolano, a być może jeszcze w członka, bo tak jak tyle razy, jak mówił to drodzy państwo, gdybym ja chciał atakować Jarosława Kaczyńskiego i potrzebowałbym nagrania, które by mi nie powiedzieli, że że bo teraz to sztuczna inteligencja może mówić za człowieka wszystko, ale żebym ja potrzebował Jarosława Kaczyńskiego, żeby ktoś go namówił do tego, żeby on mówił członek jeszcze się uśmiechał przy tym. Taką rozanioną buzią, to ja pan jest fachowcem, ale to naprawdę wymagałoby jakiejś wielkiej inspiracji z, ze strony tego, żeby Kaczyńskiego po prostu publicznie przy tych wszystkich jego problemach z tym, że on jest kryptogejem, że on się wstydzi tego, że woli facetów i że uważa to za coś wstydliwego, złego i tym podobne rzeczy i wkopać go po prostu w publiczną dyskusję o członkach, to ja jednak uważam, że to jest niestety nie mój sukces, ale ale czyjś jest sukces operacyjny. Okej, okay, panie redaktorze. Dzień dobry. dobry państwu. Sprawa no tak, ale powiem o preferencjach seksualnych nie wypowiadam się nigdy, to jest sprawa prywatna, chyba że ktoś ma określone preferencje seksualne, a działa przeciwko nim w sposób oficjalny, bo tak mu każe partia, ideologia czy cokolwiek. I to oczywiście ten kompleks członka, to jest sprawa tej komisji, z której ja zapamiętałem tylko dwie rzeczy, tak prawdę mówiąc, znaczy zapamiętam całą, ale tak dwie rzeczy są podstawowe. Panie członku i ten uśmiech pana Jarosława Kaczyńskiego plus, plus o jakiejś naleśnikarni, przy czym ja powiem wprost, ja naprawdę nie wiem o co chodzi z tą naleśnikarnią, bo ja się tym takimi rzeczami się naprawdę nie interesuję. Uważam, że jest o wiele więcej ciekawszych rzeczy. Parę sześć. No i oczywiście zdanie, niektóre zdanie pana dziennikarzy, o którym powiem później. Jedna to była czysta poezja, ponieważ ja chcę podzielić swoją wypowiedź na trzy części. Część pierwsza, przed, w trakcie i po. I głównie chodzi mi o propagandę, której nie jestem w stanie zrozumieć. I tutaj przyłożę przede wszystkim panom dziennikarzom, ale i po. Po pierwsze, Abstrahując od błędu taktycznego, bo jeżeli Kaczyńskiego uważa się, że szefa wszystkiego nie wzywa się go pierwszego, tylko trzeba już mieć coś na niego, żeby wezwać i porozmawiać, to w każdym przesłuchaniu jakimkolwiek i rozmowie operacyjnej, a tak to potraktowałem, trzeba być po pierwsze mieć przygotowanie psychologiczne, czyli psychologicznie rozpracować osobę przesłuchiwaną, a także trochę biurokratyczne w tym momencie. To czego w tej komisji nie było. Zacznijmy od tego przed. Na kilka dni pojawiły się zajawki w TVN24 przez taką, jak oni to lubią, muzyką, w stylu amerykańskim, że prawie Mission Impossible jest właściwie tym wszystkim. Tutaj Kaczyński będziemy go przesłuchiwać i tak dalej, i tak dalej. W dniu, od rana, jak miało to przesłuchanie, no to już ja już myślałem, że zwariuję, bo e, reklamy filmu pod tytułem King Kong i Godzilla, który ma wejść 28 marca, na przemian z tą zajawką. Ja sobie już zadałem pytanie, kim jest tak naprawdę ten cały Kaczyński? Dla mnie jest to po prostu y, malutki staruszek z Żoli Boża, który tak praktycznie nic już nie znaczy. I to jest tak jak Marcel Duchamp, Marcel Duchamp, twórca Popartu, jeden z twórców Popartu, który oprzył filiżankę futrem i powiedział, że to my nadajemy status dzieła sztuki przedmiotom użytkowym. Także teoretycznie można, to jest autentyczna rzeźba, która mówi o. Rzeźba, rzeźba z State model w Londynie, gdzie jest pisuar przykręcony po prostu do ściany. Pionowo, do ściany. Pisuar. Przy Ona ma jakąś tam dziwną nazwę. I to jest właśnie ten popartowski system. I to, to jest stosowane wobec Kaczyńskiego. Nie mówiąc już o tym, że w trakcie tej komisji, jak się dowiadywałem w czasie, jak słyszałem, bo pan pozwolono. Na to, żeby świadek Kaczyński się spóźnił, bo Świadek Kaczyński musiał się spóźnić. Gdzie e, słyszałem e, od słów pana Radomira Wita Stefan 24, że Świadek Kaczyński nie idzie, ale on zmierza. Idzie, zwykły, z normalny facet. Idzie, zasuwa jak mały parowozik, ale Jarosław Kaczyński zmierza dystyngowanie coś świadczy o pewnym takim e, takim podejściu. Później cała komisja, która nie wiedziała, jak do niego mówić. Panie premierze, panie prezydencie, panie naczelniku, panie Kaczyński, czy w ogóle, czy w końcu doszli do tego światek. Nie rozumiem, dlaczego komisja nie posłuchała dokładnie słynnej piosenki Kazika, Twój ból jest większy niż mój, który, który pokazuje idealnie tego człowieka. Przecież ten człowiek bez żadnej, och bez żadnej ochrony, bez tego, tych, tych całych konotacji, bez tych wszystkich rzeczy, po prostu nie znaczy absolutnie nic. Co więcej, to zresztą potwierdziło to przesłuchanie, ale to przesłuchanie potwierdziło dla nas, dla ludzi, którzy trochę w tym siedzą i trochę wiedzą, ale ja patrzę, jak odbiera to większość, większość społeczeństwa, że ten człowiek jest, tak jak pan już powiedział wcześniej w jednym z programów, słupem. Słupem. I nie jest tak do końca, że jest słupem. On po prostu osiągnął pewną umiejętność, o czym pani Sroka powinna dobrze wiedzieć. Kaczyński objawił się w roku 90. Wyszedł z jakiegoś bardzo głębokiego podziemia, takiego, o którym Służba Bezpieczeństwa nie wiedziała nawet, że jakieś podziemie było. Objawił się i zaczął tworzyć swoją legendę za pomocą ludzi, którzy, którym, bo on umiejętnie, to co on potrafi, to umiejętnie napuszczać jednych na drugich. Tylko to. Proszę mi wierzyć, ja Wiem również z pisu i z niektórych ludzi z Pisu, że większość pomysłów, które Kaczyński pojawia w tych, bo mówi o tych swoich dziwnych przemówieniach, to nie są jego pomysły. To są ktoś przyjdzie i powie mu panie prezesie, wie pan może tak, 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 on nic nie powie, bo on milczy, on się zakowuje trochę jak gomułka w takiej jednej książce czytałem na temat Gomułki, że oni dyskutowali tam w czasie w 1944 roku dyskutowali na temat jakiejś akcji. No i pojawił się towarzysz Wiesław, no i towarzysza Wiesława, ten główny ten z ty, 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 tej akcji, to była chyba no, książka bratnego z tej akcji, zapytał, zapytał, no jak Wiesław, jak ty myślisz? Wiesław skinął głową i wyszedł. Taki mądry człowiek. To mniej więcej tak to wyglądało. I tak to wygląda. I tak to wygląda Skaczyński. Natomiast, natomiast jest... Jest, zresztą, jeżeli, byście, jeżeli by ta komisja dokładnie prześledziła cały życiorys, wspólników Kańczyckiego, współpracowników, dlaczego odszedł DON, który już nie żyje, dlaczego odszedł do dlaczego odszedł e, już jeszcze paru senatorów, których nawet nie chcę wymieniać, jak nagle znikali ludzi, którzy uwierzyli, coś chcieli zrobić. Nie, nie da się. Nie da się, ponieważ Kaczyński natychmiast to pozna jako swoje. Przeanalizować proszę przemówienia Kaczyńskiego, gdzie one są o niczym. To jest po prostu słownik wyrazów obcych, używany, jak to ładnie mówię, jak to kiedyś powiedział kabaret, barokowe rokokowania w sprawie przerysowania. Czyli ambiwalentne międlenie o niczym, dosłownie. I jak to się wszystko złożyło, i by do, do, do tego przygotowany, trzeba dopiero zacząć przesłuchiwać. Ale oni zrobili wszyscy z Kaczyńskiego jakiegoś, Karła, nie znaczy Karła, nie, zamiast, nie, nie Karła, tylko jakiegoś takiego, nie tytona. wiem, nagle, powiększo nagle powiększonego giganta. Skarła gigant po prostu, na tej zasadzie. To naprawdę jest człowiek, mówiłem o tym wielokrotnie i mówiłem o tym już w 2019, 2020 roku. Ta wiara w Kaczyńskiego jest dla mnie Śmieszna. Ale co więcej, on przekonał do tej wiary i jego, no on ma świetny PR, muszę powiedzieć, bo przekonali do tego również i tych posłów z opozycji, którzy się ewidentnie go boją. Przecież to było bardzo proste, to rozwiązanie. Co więcej, w czasie przesłuchania, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ile razy była pewna trudna sytuacja w czasie przesłuchania, tego przesłuchania, Kaczyński zawsze kończył frazą: Mojej świętej pamięci, brat. Czyli już uderza w tabu, bo przecież nikt nie powie, bo przecież jest tabu. Komuś tutaj, się ktoś dostał tragedia, to tragedia, i to jest tabu, którego się wszyscy boją. Gdybym ja tam był, to ja bym powiedział: nie mieszajmy do wszystkiego pana, świętej pamięci, brata, który swoją świętą pamięć zawdzięcza również i panu. Wkurzyłbym go totalnie. Natychmiast. Do tego potrzebny był. Nie, tak jak oglądałem pana rozmowę z panem posłem Zębaczyńskim, oczywiście odniosłem wrażenie z tej rozmowy, że krytyk posła Sebaczyńskiego, czy jakiegokolwiek posła, e, posła w szczególnie K.O. grozi śmiercią lub kalectwem. No nie, niestety, znaczy, tak to ale jest. Po co, nie. Ale powiem inaczej. Mnie, mnie po prostu interesuje w tej całej sprawie Jarosław Kaczyński. No, żeby, żeby... no dobrze, ale ja teraz powiem, dlaczego. I teraz tak. E, w, takiego, w tego typu rozmowach, tego typu przesłuchaniach należy być uśmiechniętym i nie dać się wkurzyć. Niestety Kaczyńskiemu udało się tym panie członku, he, 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 panie członku z uśmiechem, od którego Najsłodsze ciasto. Ale on, ale on, ale on sobie doktora. zrobił, ale on sobie zrobił. To pan tak uważa, to pan ja tak jestem, ja jestem, Ale jest ja szereg jestem. ludzi, ale jest, jest szereg ludzi, którzy uważają, że on w ten sposób pośmieszył tą komisję. Ale Taki, ja, powiem, ja powiem panu, ja wejdę panu w słowo, ja panu powiem, dlaczego jeszcze raz pan, to co powie, powtórzę, to co powiedziałem na początku. Jarosław Kaczyński z uśmiechem rozanielonym na ustach. Przepraszam, gdyby Jarosław Kaczyński mówił słowo vagina. A nie członek, to by nie miał takiego rozanionego uśmiechu. I powiem panu tak, on zrobił materiał, on dał materiał do kabaretu. On dał materiał do takich ludzi jak ja. Wie pan, kiedy ja byłem ministrem propagandy w Polsce w 2009 roku, czyli rządziłem wszystkimi programami informacyjnymi, ja nie kłamałem, bo mam taką zasadę, że po prostu największy stopień mojej manipulacji mediami polegał na tym, że pewne tematy się pojawiały, pewne tematy się nie pojawiały, ważne było jakie obrazki się pojawiały. Jak dawaliśmy Jarosława Kaczyńskiego, to zawsze uważałem, że powinien być naród dowiedzieć się jak wygląda wódz w dużym planie. Czyli jak siada, to nie jest zbliżenie, tylko tak, żeby było widać, jakie ma krótkie łapki, krótkie nóżki i e, tego. E, to, to jest pierwsza sprawa. Jak było piękne zdjęcie sierpniowe z uroczystości 2009 roku, gdzieś tam na wybrzeżu, gdzie zapas pana Lecha Kaczyńskiego ptak. I on tak wziął ładnie rozmazał. E, w, to, to, to co spadło tak po prostu po całym tym i wziął jeszcze wytarł ładnie w płaszczyk, to to zdjęcie u mnie funkcjonowało przez następne wiele tygodni. Nawet jeszcze pod koniec września latało jako zdjęcie ilustracyjne do materiałów Kaczyńskiego. I tak się robi propaganda. I Jarosław Kaczyński, to przyzna pan, że to nie jest ta propaganda młotkiem, gdzie on tam wyzywa ludzi od zdrajców, bo to są normalne teksty, tylko w obrazkach sobie funkcjonuje Jarosław Kaczyński albo Lech Kaczyński, bo przecież ludzie ich nie odróżniają. Funkcjonuje sobie jako facet, który po prostu jest obciachowy i jak ptak na niego nasra, to po prostu nie ma no, nic z tym zrobić. Tak, ale panie, Panie redaktorze, w tej chwili Jarosław Kaczyński gra i ewentualnie na niego grają, bo ktoś mu pomaga oczywiście w tym wszystkim, na biednego, zaszczutnego zbawcę Polski, który by Polskę zbawił, Jarosław Polskę zbaw, a nie zbawił. I to jest błąd. I dla mnie najbardziej uderzyło, że TVN24 i media, KO, media popierające KO idą w to wszystko. Tą atencję, to wszystko. Proszę Państwa, jak ja bym tam siedział, na miejscu posła Zębaczyńskiego, to po pierwsze nie dałbym się wkurzyć, bo byłbym zawsze uśmiechnięty. Przygotowałbym się do tego, a na przykład ściągnąłbym, bo mało kto sobie zdaje Państwa sprawę, że można być premierem, prezydentem, ale teczkę kadrową w kadrach KPR, u czy w kadrach Kancelarii Prezydenta trzeba mieć, bo ktoś musi obliczać urlopy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba myśleć z zakres obowiązków. To nie tylko, tak jak my mówimy, konstytucja nam się wydaje, jak każdy pracownik i sprzątaczka i tak dalej w sensie kadrowym jest równy, musi mieć zakres obowiązku. I w tym momencie pierwsze króciutkie biurokratyczne pytanie. Od kiedy do kiedy był pan wicepremierem do spraw bezpieczeństwa? Od tego się zaczyna. W porządku. On powiedziałby od kiedy. Jaki pan miał zakres obowiązku? Jakby się okazało, że nie ma podpisanego zakresu obowiązków i nie ma zakresu obowiązków, no to zaczyna się dyskusja, jak to, to jak to, to nie ma. Jeżeli ma, to ma wpisane różne rzeczy w ten zakres obowiązków. Jeżeli wychodzi, że nadzorowanie służb, to pytanie proste, czy w ramach nadzorowania służb są także wydatki służb. Do tego wychodzimy, czysto biurokratycznie w tym momencie. Pamiętajcie Państwo, wszyscy, że. Ja osobiście widziałem również teczki kadrowe paru generałów, których wywalali, w tym szefów agencji wywiadu, gdzie to wszystko jest. Dlatego, że musi być, bo to są urlopy wolne zwolnienia, ZUSy, te wszystkie. Rzeczy normalnie, tak jak ma każdy, proszę Państwa. Każdy to nie są ludzie samozatrudnieni, to są urząd państwowy, oni wszyscy są także urzędnikami. I naprawdę w teczce kadrowej, oczywiście różnią się merytorycznie, bo konstytucja mówi o premierze, konstytucja mówi o prezydencie, o wicepremierze. Jeżeli Morawiecki nie dał mu zakresu obowiązków do podpisania, musi, on musiałby podpisać, bo był jego przełożony, bo tam jest kwestia również przełożonych. Tam jest również pytanie, może być pytanie, ile czasu pan był w pracy, o której pan przyjeżdżał i tak dalej. To są rzeczy, po których by wielki Jarosław Kaczyński zszedł do poziomu zwykłej biurwy. Bo to o to w tym wszystkim chodziło. I potem można zadawać te pytania. Ale nigdy nie można pokazywać nienawiści w takich rozmowach. I to był błąd. W większości to był błąd i irytacja. A te sprawy z tą naleśnikarnią, o której naprawdę nie wiem o co chodzi, ale to Jarosławka... Spowodowały to jest... pewną... Jarosławka, czyli... Dobrze, spokojnie. Mm -hmm. to nie mówmy o tym. nie to nie interesuje. Ja już potem dowiedziałem, to nie chodzi o to. Ja po prostu... To mnie nie interesuje w ogóle, co robił kiedyś jakiś poseł i tak dalej, i tak dalej po prostu. W dodatku, proszę Państwa, prowadzenie narracji przez dziennikarzy też było paranoia Ta cała masa ludzi przyjeżdża przynajmniej. Oczywiście, że nie wiem, chyba... Kaczyński jest niższy od Toma Krusa, ale zupełnie jakby Mission Impossible było kręcone, bo ilość dziennikarzy od dołu, żeby go pokazać. No właśnie, żeby go pokazać i żeby po prostu, no Tom Krus przyjechał. To prawie że tak było, że Elvis, Elvis wszedł do pałacu. Czy tam wszedł do pałacu, czy Elvis opuścił budynek. Momencie. Tak to wyglądało, tylko Elvis po sobie coś zostawił, a Kaczyński nic po sobie nie zostawił i nie zostawi. Po prostu. I to trzeba do tego podejść. My nadaliśmy mu ten kształt człowieka, który ma jakiś, e, który również w tej chwili ma jakiś wpływ na losy Polski. On nie ma żadnego wpływu od 15 października i nie będzie już miał tego wpływu, o ile nie nauczycie się po prostu traktować tego człowieka poważnie. Po cholerę ten cały cyrk. Po co ten cały cyrk? Chodzi o słupki oglądarności. Ja przez chwilę się zastanawiałem, szczególnie kiedy, po, kiedy dziennikarz Radosław Wit w przerwie powiedział o, posła, go, posek, posła go, po, jak to? poseł Gosek został wykluczony, została po nim plakietka. Przy, tylko plakietka. No przecież na miłość boską, ludzie. Przecież tak się to odbiera. Ja myślałem, że ja pęknę ze śmiechu, i wtedy cała merytoryczna praca, również i posła Zębaczyńskiego i pozostałych posłów, idzie na nic. Nie wiem, ja nie rozumiem po prostu tego. Ja, ja tego w ogóle nie rozumiem, nie rozumiem tego, tego, tego takiego właśnie zainteresowania, w sensie nie chodzi o zainteresowanie merytoryczne, tylko takiego cyrku medialnego. Nie lepiej było ustawić jedną kamerę, przychodzi sobie mały człowieczek i mówi różne rzeczy, i się plącze. Poza tym. To jest człowiek, któremu trzeba dać mówić, bo taki jest Kaczyński. A, jeszcze jedno, wiecie Państwo, to trzeba było też sprawdzić, bo ja wiem również od ludzi bardzo blisko Kaczyńskiego, spisu na niewysokich stanowiskach, których nie ma w telewizji, że po wyborach, w dniu wyborów, wieczorem, wiecie, czym Kaczyński był najbardziej zbulwersowany i najbardziej był wściekły na co? Nie na to, że oni te wybory przegrali w rezultacie, nie na to. On był wściekły na takiego jakiegoś młodego człowieka który w tej kolejce, jak on poszedł głosować, odsunął i kazał mu iść na bok. To jest taki człowiek. Kazał mu iść na bok po prostu. On jest wściekły na każdego, kto patrzy się na niego i pyta, kim Pan jest. To on po prostu on, państwo tego nie rozumiecie. Tu trzeba tą jego konstrukcję psychiczną rozwiązać. Pani poseł, pani poseł, posłanka, bo tak się w tej chwili powinno mówić. Pani posłanka Sroka z kolei patrzyła też, widziałem, że ona się go boi, to było widać. Ja oczywiście psychologizuję trochę i natychmiast dziennikarze zaprzeczą i tak dalej, ale to jest podstawowa sprawa w tej komisji. To był Generalnie generalnie i a potem najlepszy numer to był później tu Pan pomija trochę tą jego tą niechęć do to że on nie złożył przysięgi i otóż tak się składa Ja że nie pomijam ja bym ja bym zakończył w tej przerwie, w tej przerwie dwóch prawników popierających KO bezpośrednio wręcz powiedziało, że te zeznania już nie mają żadnego sensu. On to zrobił specjalnie. Ktoś mu doradził, to zrobił specjalnie. Również to, że widać było zaskoczenie, że on nie ma pełnomocnika, bo przedtem dała się prasa napompować, że jakiś facet będzie jego pełnomocnikiem. I kiedy on powiedział, że nie ma pełnomocnika, widać było wyraźnie zdziwienie i załamanie się. Tego się nie, tak, tak się tego nie robi. Po prostu tu potem trzeba taktykę. No cóż, pani posłanka pracowała w policji 15 lat, więc lepiej wie ode mnie, ja tylko 30 lat pracowałem w służbach specjalnych i, tak, i rozmów operacyjnych przeprowadziłem może mniej niż pani posłanka z, zajmująca się tłumem, y, bo tłum jest zawsze większy od tych rozmów, które ja przeprowadzałem, także już nie będę mówił pani posłance, jak trzeba robić. Zresztą zwracanie uwagi posłom rzeczywiście grozi śmiercią i kalectwą posłowie wiedzą wszystko lepiej, co widać dzisiejsze z sobą. o Sobonie. I teraz ta. Kaczyński troszeczkę ośmieszając siebie, bo on ośmieszył siebie. Rzeczywiście tam było parę momentów, w których aż się prosiło pociągnąć to, ale zarówno posłów Zebaczyński, jak i pozostali posłowie byli wręcz byli tak zdenerwowani, taka z nienawiść nie wychodziła, że nie pomyśleli po prostu, co tam trzeba dalej, co tam trzeba dalej pociągnąć. Kaczyński, oni założyli, że znają Kaczyńskiego, bo znają go z mediów. I znają go z sali sejmowej. Nie znają Kaczyńskiego. Nie znają. Nie wiedzą zupełnie, jak to tak naprawdę wygląda. Trzeba było się dowiedzieć, a dowiedzieć się można z zewnątrz. Trzeba było posłuchać paru naprawdę, że. Czy wsłuchać się w jego wypowiedzi, pomyśleć, po prostu pomyśleć, albo posłuchać doradców, ale posłowie nie mogą słuchać doradców, bo posłowie, jak już mówiłem, wiedzą wszystko zawsze najlepiej, dlatego są posłami, których myśmy wybrali, bo zawsze wybieramy tych, którzy są najmądrzejsi, najwspanialsi, najuczciwsi i wiedzą wszystko. My się do tego wszystkiego nie liczymy, my mamy tylko wrzucać coś do urn wyborczych. I tak to niestety wyglądało. Tak to niestety wyglądało. To ma swój efekt i przełożenie, ponieważ ja wiem, że pan poseł Giertych, pan mecenas Giertych złoży po tym, po tym Kaczyńskim, po tym przesłuchaniu zawiadomienie o przestępstwie, prawda? Zawiadomienie tam zdaje się jakieś do sądu, bo Kaczyński zdołał wygłosić listę dziennikarzy. Listę dziennikarzy podsłuchiwanych przez PO. Zdołał to wygłosić, poszło w świat, co prawda e, i jego środowisko, e, między innymi Kacper, e, on chyba Kacper nazywa Kamiński, syn Kamińskiego, e, publikuje tą listę, ale już bez Pawła Mitera, którego czelność miał wymienić Jarosław Kaczyński. więc to też jest pewna manipulacja. Parę razy powiedział, mówił, parę razy powiedział, umieścił zarówno posła Brejze, jak i senatora Brejza, chyba teraz posła, wtedy senatora Brejze, czy, czy senatora Giertycha wymienił, wymienił w kontekście największych przestępców. I bo, ponieważ to jest tak, bo to jest taka zbitka i on to mówił. Pegasus służył inwigilowaniu największych, najgroźniejszych przestępców i natychmiast przechodził na Giertycha i Brejze. To jest ta zbitka. To jest ta zbitka. Ale to zadziałało, powiem szczerze, nie dlatego, że wszyscy uważają akurat, tylko to zadziałało i to dało pewien i dla jego środowiska, dało pewien e, impuls. Bo dzisiaj, proszę Państwa, w programie Jedziemy u pana redaktora Michała Rani Rachonia, redaktor Cezary Gmys, w swojej wypowiedzi mówił idealnie tak samo. Pegasus okazało się na tej komisji, Kaczyński ich wszystkich zaorał, okazało się na tej komisji, że Pegasus, bo Pegasus służył, e, służył e, tropieniu największych, najgroźniejszych przestępców polskich, po czym w następnym zdaniu, przykład w następnym zdaniu wymienił rodzinę Brejzów, małżeństwo Brejzów i ojca Brejzy, no i senatora i mecenasa Giertycha. Po czym natychmiast po tym zdaniu przeszedł do tego, że Pegasusem także tropiono szpiegów białoruskich i rosyjskich. A wiemy, jaka jest sytuacja za granicą Polski. To poleciało dzisiaj. W Republice, która ma wielką. Ja się teraz zastanawiałem, czy redaktor Gmys jest kamikaze, bo jeżeli jest kamikaze, no to ja już nic na to nie poradzę. Czy senator Gmys czuje się bezkarny? Senator. Nie, senator, przepraszam. Czy redaktor Gmys czuje się bezkarny? A czy nie, to... szczerze mówiąc, panie redaktorze, po naszym programie yy, yy, piszę. O, o której to było godzinie? To no, znaczy to było tak gdzieś po ósmej, zaraz powiem, o której zrobiłem. Nie, to jest Ale... okej, okay. to ja już poproszę zwrócę uwagę no, e, wie, wie. kancelarii, zwrócę uwagę w kancelarii Romana Giertycha, żeby pozyskali ten materiał. Zwrócę też uwagę pani e, mecenas Brejzie, żeby poszli po prostu jedno i drugie poszli. Spotkanie. I takie wie pan, i takie zestawienie, i takie zestawienie można było odczuć w tej komisji, czyli po prostu. Ta komisja posłużyła Kaczyńskiemu głównie i pozwoliła, żeby posłużyła Kaczyńskiemu do zakonot zakonotowania w głowach ludzi pewnej takiej zbitki. Łapiemy największych przestępców oraz nazwisk: Brejza, Giertych i tak dalej. I nieważne, czy to się powie, bo przecież przed sądem oni będzie mówić tak, jak ich powinien, no ja przecież nie powiedziałem, tylko że jeżeli pan zrobi, bo tak to jest w propagandzie, jedno zdanie, potem drugie zdanie i potem to zakończy w ten sposób, jest pewna zbitka u człowieka. To jest tak jak z, tym, z, tą, zasadą, z tą zasadą nagłówków, nigdy nie pamiętam kto napisał ze znakiem zapytania, prawda więc można powiedzieć, czy x y czy był łapownikiem. Prawda? I znak zapytania. Nie można, nie, nie, nie można. Albo y, y nigdy nie był łapownikiem. I znak zapytania. To jest taka zasada nagłówków. I to oni to, oni to robią nagminnie e, zresztą. zresztą. Zresztą ja już nie będę tutaj opowiadał o moich potyczkach z dziennikarzami na temat tych nagłówków, gdzie jeden z głównych dziennikarzy e, kaoskich się strasznie na mnie obraził mnie zablokował. No ale bo on napisał... Ja, ale muszę... bo, ja mówię, no, bo ja napisałem tak, czy według pana, panie redaktorze, czy według pana, panie redaktorze, że napiszę, tu nie będę wymieniał nazwiska, pan redaktor, tutaj jego nazwisko, jest świetnym dziennikarzem i postawię znak zapytania, to oznacza, że ja myślę odwrotnie. No To mnie zablokowało po prostu, no ale to wie pan, można się podobać. Nie, ale nie można, ale jeszcze raz, no pan, to, 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 to powiem tak: stawianie znaków zapytania nie kryminalizuje, nie inaczej. Nie, to się nazywa, miałem takiego prawnika kiedyś z Rzeczpospolitej, jak pracowaliśmy dla Grzegora Hajdarowicza. On mi mówił, nie ekskulpuje, czyli nie pozbawia winy. To znaczy, mam, a znam i pamiętam wyroki, bo ja naprawdę funkcjonuję w mediach już niedługo będzie 30 lat, 27 rok. I ja no. naprawdę przez te lata miałem gigantyczną liczbę procesów. Mam status statystykę wygrania wygranych mam powyżej 90%, dlatego że jeżeli wiemy, że przegrywamy, to idziemy na ugodę. Jeżeli nikt się nie broni w procesach, które są po prostu przegrane. W każdym razie pamiętam wyroki, w których stawianie. Pytania przy takim e, po prostu zestawieniu jest e, nawet uznawane było przez sądy za bardziej obciążające jako próbę przemycenia czegoś, o czym dziennikarz dokładnie wiedział, że jest nieudowodnione, nieuprawdopodobniłym tylko po to, żeby naruszyć dobra osobiste. I powiedzmy sobie wprost, no każdy dziennikarz to, to są. Tu możemy zadać pytanie, czy księski dziennikarz jest pedofilem? No proszę. No przecież... Ale to mniej więcej, ale to mniej więcej taka była dyskusja. Ale przecież, ale przecież przecież za takie zestawienie. Został skazany chyba już prawomocnie, a jeżeli nie, no to zaraz będzie miał. Pereira na prace społeczne z 212. Ależ, ależ oczywiście, że nie. Bo dostał może. 212 i będę, będę sugerował, żeby tym razem już nie iść. Pan nas Giertek to zawsze idzie w tej chwili z 212, żeby poszedł, żeby poszły po prostu 212 pod adresem Gmyza za zestawienie ludzi, którzy mieli Pegasusa i stwierdzenie, że są kryminalni. Ale to tak wyglądało, bo to są wie pan, bo jedziemy w tej programie jedziemy redaktora Rachonia, który jest dobrym dziennikarzem i co ciekawe redaktor, mogę się z nim nie zgadzać, ale to dobry dziennikarz i redaktor Rachonia unika tego typu rzeczy. Natomiast on od tego ma ludzi? I w tym momencie, i w tym momencie pojawia się, to jest wypowiedź dwu, trzy minutowa. i w tej wypowiedzi jest włożone wszystko, ale przede wszystkim człowiek zapamiętuje nazwiska i w tej zestawie Pegasus tak dalej tak dalej i ta główne twierdzenie. Przecież Prezes Kaczyński potwierdził, wiadomo, Pegasus używany jest przeciwko największym polskim, był największy polski terrorystą i tak dalej, plus to szpiegostwo, sugestie ewidentne, tak uważam. No ale to nic. To już jest sprawa prawników. Ale i jeszcze jedno z tej komisji, więc ja bym sugerował po prostu, żeby się zamiast obrażać posłowie, poseł Zębaczyński, pani na no jakiegoś starego, starego, ubola, starego ubola, czy pani Sroka, niech się lepiej po prostu pomyślą, zastanowią. Czasami lepiej być biurokratą. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa w biurokracji może zostać pięknie rozwiązana. Ktoś podpisywał rachunki, ktoś rozliczał jakieś szkolenia, jakieś różne rzeczy. Różne rzeczy. To jest totalna... To, to jest... I takie podejście do Kaczyńskiego, bo proszę Państwa, Kaczyński przychodził, jak on prawie, że naczelnik państwa Cezar Napoleon. Tak to został potraktowane. A więc sprowadzenie go do jego właściwej roli, czyli urzędnika państwowego wyższego szczebla, proszę mi wierzyć, to się różni tylko z zakresem obowiązków, ten szczebel tak naprawdę czyli wice, wicepremiera ale to jest funkcja, za którą ma się określoną płacę według określonej drabinki stawek określone obowiązki. I określone wynikają z tego korzyści, i określone, określone obowiązki, to co jest w każdym pracowniku. On również musi podpisać BHP, tak samo jak premier, i jak również prezydent Duda, proszę Państwa, również musi prosić o urlop. Może mu ktoś go napisać, bo to jest premier, żeby sam nie pisał, ale musi. To będzie odnotowane, bo on ma 30, ileś tam dni urlopu, ileś bezpłatnego, ileś jakieś, ma fundusze, reprezentacje i tak dalej. W teczce kadrowej jest wszystko. Sprowadzamy tego człowieka. Z bycia Napoleonem, Cezarem, Panem Bogiem, Proszę Państwa, to ja mogę być Napoleonem, procesarzem, kimkolwiek, ale ja nie mam żadnej funkcji państwowej. Nie mam, nie jestem politykiem, nie zależy od żadnej, od nie pracuję w żadnym ministerstwie już, jestem po ja udawać, ja mogę być uważać, kogo chcę. Się za kogo chcę po prostu. Ale w momencie. Kiedy zaczynam wchodzić i zostaję dyrektorem departamentu, czy nawet ministrem, czy nawet premierem, czy nawet prezydentem, ja wchodzę w karuzelę kadrową, która nazywa, się, która nazywa się pragmatyką kadrową. I naprawdę, proszę mi wierzyć, wbrew pozorom, żeby pracować w służbach i być skutecznym, trzeba być trochę biurokratą, bo trzeba umieć tą biurokrację wykorzystywać. I trzeba patrzeć na je, i trzeba tą biurokracją umiejętnie zagrać. Po to jest ta biurokracja. Ja to zresztą tak dla siebie nazywam, że bardzo warto, że warto przed tego typu spotkaniami z tego typu, typu ludźmi zrobić taki research, jak ja to nazwałem, psychologiczno-biurokratyczny. Wtedy by wyszła sprawa z tym brakiem dopuszczenia. Poza tym on miał, musiał mieć dopuszczenie. Do czego? Ja dzisiaj czytam od kogoś z KO, gdzieś, tylko nie pamiętam kogo, że ono na pewno nie miał dopuszczenia do dla ściślejszych tajemnic. Wiesz, to jakaś bzdura. No jak wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie miał, nie musiał mieć dopuszczenia ściśle tajnego. A więc do ściśle tajnego i do najwyższych tajemnic, również startowskich, A więc jest cały, jest, tym się może komisja zapoznać, jeżeli poprosi ABW na przykład. Jest cała przecież teczka postępowania w sprawie przyznania tego dopuszczenia. Nie tylko automatycznie, ale jak się dodaje jak się daje do tego wszystkiego, jak się doda do tego wszystkiego funkcję. To jest przewodniczący partii, ale partii w Polsce jest wielu. Jest jakaś partia dziwna, też jakaś taka, więc przewodniczących partii jest wielu. A to, że akurat, jak on twierdzi, że największej, no pal to sześć, ale jako przewodniczący partii on nie ma żadnych uprawnień statu uprawnień urzędnika państwowego dopiero nabiera tych uprawnień w momencie kiedy to na to stanowisko wchodzi i tak trzeba by be tą komisję prowadzić z nimi. Trzeba ich traktować jako urzędników państwowych. Teraz jest przesłuchanie Sobonia, drugie zresztą i też z przerażeniem widzę, jak ten pan, który był chyba prezydentem kiedyś, Karnowski też się chyba nazywa, czy jaką się nazywa, da, jest, pokazuje swoją nienawiść wobec tego faceta, pokazuje po prostu, y, to jesteś dla mnie nikim i tak dalej, pokazuje typowo poselstwo Jaśnie Pański Cztawasz, to tylko przeszkadza, to tylko przeszkadza. Co więcej, po tym zeznaniu Ruch 8 Gwiazd, który mnie nie, nie skreśla mimo moich poglądów na temat gości i tak dalej, Ruch 8 Gwiazd również zjechał to totalnie, co zostało wykorzystane natychmiast przez PiS, dzisiaj również w Republice usłyszałem, na tej, bo w takim od tego, jak to wykorzystano. No i efektem jest to, co powiedział Gmyz, bo ja się bo i co mnie zatkało, powiem szczerze, dlatego, że w tej sytuacji, po tym wszystkim, widząc, to się, wiedząc, co się dzieje, widząc, jakie są już przegrane procesy w tej sprawie, to albo się jest kamikaze, albo czuje się bezkarnym, a więc ma się na sobą jakiś parasol. Tylko to mogę powiedzieć. Bo dlaczego po prostu on to powiedział? Nie wiem. Nigdy w życiu nie można powiedzieć. Poza tym, wiecie, państwo jest tak zwane domniemanie niewinności, czyli człowiek nie jest winien, dopóki nie zostanie prawomocnie skazany, prawda? No, chyba że. Chyba, że się jest Kamińskim i tak dalej, który jest się winnym, z, jest się niewinnym z natury, prawda? Jak to wygląda, jak to Nie, robi? że jest tak się tak kryształem. Tak. tak, jest się kryształem, no ale znaczy ja myślę, ja, że, tak ja, myślę, że, tak ja myślę, że on był, jak on jest kryształem, to był kiedyś dzbanem i się rozbił. I stąd, no, się, no, zrobił, wiecie pan, stąd no, się zrobił. No więc się zrobił tak to wygląda, panie doktorze. I dlatego jak powiedziałem, mam ta euforia po wyborach. My musimy, my zrobimy, i tak dalej. Ludzie zostali napompowani. Ciągle pisze. Dzisiaj była taka informacja o pani wiceminister, ministra, przepraszam, sprawiedliwości, wiceminister, taka pani wiceminister, o bardzo plastycznej twarzy zresztą, powiedziała o zwolnieniu 20 tysięcy, prawie 20 tysięcy więźniów. I od razu zrobił się efekt, i tak dalej. Ale tu tak. Strona kaowska, bańka kaowska pisze tak że no, robią miejsca dla pisowców, bo tutaj tego, no i tutaj trzy takie zdjęcia między im Morawieckiego, tam Ziobry, kogoś innego, no już się czy kiedy gdzie ich umieścić, jakie więzienie, który z nich pierwszy pójdzie do więzienia. więzienia. Tak są napompowani ludzie. No tabena chciałem przy okazji tutaj wyjaśnić, że to jest pewna manipulacja, ponieważ Ponieważ pani minister powiedziała to, co powinna powiedzieć, dlatego że tak zwane zero tolerancji tworzone przez zero, powodowało na tym, że do więzienia szedł niepełnosprawną umysłowo człowiek, który za 7 zł ukradł czekoladę, a pisowcy notable chodzili sobie wolno, patrz obajtek, bajtek. Na przykład czy inni, prawda? chodzili sobie wolno. Chodzili sobie wolno i teraz to dopiero Wychodzi i cała masa jakichś dziwnych, drobnych przestępców szła natychmiast, bo ich nikt nie będzie bronił. I chodzi o zwolnienie tych ludzi, bo po co na nich płacić podsad na miłość boską to jest bez sensu troszeczkę. Chodzi o szkodliwość czynu, ale tego nikt już nie wytłumaczy. bo ja widzę, że KO ma ogromny problem zresztą, z, z propagandą, bo rzuca coś i tworzy się potem taki dziwny w ludziach ten. Ale tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę Państwa. Są bańki, trzy bańki generalnie. Są bańka kaoska, bańka pisowska, bańka, bańka symetrystów, która siedzi o krakiem na barykadzie. A czwartą bańką jest. Ops, to się coś nam na sekundę się zawiesiło. Szanowni Państwo, już, już się odwiesiło, tak? Przesłuchanie Kaczyńskiego, podejdźcie do niego na miłość boską, jak do małego, starszego człowieczka, który już powinien być na emeryturze. Na emeryturze nie róbcie tego cyrku z i, i king kongiem. Popytajcie go o zwykłe sprawy proceduralne, biurokratyczne. Zobaczycie, to będzie coś strasznego. On zacznie wam wymyślać po prostu. Zacznie wam wszystkim wymyślać. Czyli krótko, krótko mówiąc, merytoryczne Przepraszam, pytanie. jeszcze jedno. Jakie ma pan. Zakres? Jeszcze jedno tylko. Jeszcze jedno. W dodatku, w dodatku nie mów, poproście również dziennikarzy, by nie mówili, że Jarosław Kaczyński zmierza, tylko idzie, ewentualnie się turla, ewentualnie nie wiem, co jest, gdzieś zginął. Jeżeli się spóźniał, no to w tym momencie. W momencie trzeba dawać kary dyscyplinarne, że się spóźnił, zaczynać komisję, a nie czekać, aż łaskawie przyjdzie świadek, zaczynać komisję, mówić, że świadka nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Zachowywać się normalnie, tak jak wobec każdego. Powiem tak, wiemy już, znamy tutaj historię, żeby po prostu pytać o konkrety, o to w jaki sposób właśnie taki ma pan zakres obowiązków, co pan nadzorował, jakie informacje na temat techniki operacyjnej pan dostawał od Wąsika, od Kamińskiego. Jakie kroki pan podjął po informacji? Przecież pan był prezesem, kiedy pod koniec 2020, czy znaczy pan był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, kiedy e, firma NSO, rząd Izraela wypowiedziały, no wypowiedziały umowę Polsce, odebrały Polsce dostęp na centralne, z uwagi na to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne e, łamało prawo e, łamało zasady licencji, używało go przeciwko dziennikarzom, przeciwko politykom, przeciwnikom politycznym, przeciwko sojusznikom politycznym również. I pytanie do Jarosława Kaczyńskiego: co pan zrobił? Jakie pan działania podjął? Czy pan zarejestrował to wypowiedzenie umowy? Czy pan skomentował? Czy pan dostawał w prasówce, że jak w styczniu, lutym napisały o wypowiedzeniu umowy największe media, powiedziały? I w ten sposób ja się zgadzam, że on wtedy. No, no właśnie, miałby nie, on te... miałby tu trudniej. Natomiast on tak naprawdę mimo wszystko. Mijam już do krańcowy samobój Jarosława Kaczyńskiego, to jest ten strzał w kolano, gdzie pomówił Giertycha i w tej chwili w ciągu roku będzie musiał, bo Sejm oczywiście natychmiast uchyli ten immunitet i w ciągu roku będzie miał wyrok karny, który no będzie pewnie, no mecenas Giertycha mówi o 100 tysiącach i tego, ale ponieważ to będzie pierwszy wyrok za mm. pomówienie, to pewnie dostanie jakoś grywnę. Natomiast y, Kaczyński tak czy siak upokarzające będzie ten cały proces, że Kaczyński będzie musiał się stawiać w sądzie karnym celem usłyszenia No tak, ale, oskarżenia. To, nie jest efekt, ale to nie jest efekt działania komisji. Nie, no to jest tylko ja mówię, dlatego ja mówię. To że to, bo Kaczyński, że później... sam się, Kaczyński sam się wysadził, z, do, mając tak jak powiem dość y, dużą swobodę działania. Ja bym to porównał do takiego machania pistolecikami, kręcenia, mhm. jak to jest świetne. No i, no i raz strzeliło, drugi raz strzeliło, bo e, potem się wrąbał na tym, że. Otrzymywał. No jeżeli tam jest motyw, ja oczywiście wiem, co czym pan mówi, że Jarosław Kaczyński, ten numer z tą przysięgą niedokończoną, oczywiście powinni skończyć w tym momencie. Ja się zgadzam, powinni pójść wniosek o ukaranie, był wniosek o ukaranie, groźba 30 dni i e, ten. Natomiast no, panowie chcieli show, mieli show, być może show kompletnie bezwartościowy. I teraz, co? Co się, co, 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 co się dzieje teraz? Przerząd tam miał moment, w którym on powiedział, że nie udzieli odpowiedzi na pytanie. Dostał konkretne pytanie, no, co panu powiedział? Nie, no nie udzieli, nie udzieli, bo on nie złożył przysięgi, ponieważ on twierdził, że to jest, część jest tajna, część jest nie tajna. Dla mnie to jest proste, poza tym on powiedział jeszcze jedną rzecz, która się prosiła. Bo on powiedział, że nawet jeśli premier by go zwolnił z przysięgi, z, koniec, z tajemnicy, to i tak by pewnych rzeczy nie powiedział, ponieważ one są tajemnicą. Przecież to jest totalna bzdura. Jakie może mieć przewodniczący partii, nawet wicepremier, tajne informacje, których nie może nawet po zwolnieniu z tajemnicy powiedzieć? Więc skąd on dostawał te informacje? Od kogo? Może z zagranicy? To też jest bardzo ciekawe. To by ta... Było takie stwierdzenie, zupełnie idiotyczne, pokazujące, że ten facet w ogóle nie wie, jak działa państwo. Bo jeszcze wracam do tej biurokracji. Przecież jest dziennik, dokumentów. Prosta, prosta sprawa. Pytać go, jakie pisma zostały dekretowane na niego, do których musiał podpisać w kancelarii. Jakie pisma. On napisał, jakie wystosował, komu dekretował, i tak dalej. Proszę Państwa, to naprawdę można tak załatwić kogoś niesamowicie, zakręcić, zapędzić, że się nagle okaże, że ten super inteligentny zbawca narodu jest nikim. Nie zna się, że byle referent w urzędzie na poczcie, w okienku na poczcie jest o wiele lepszy od niego. I o to w tym wszystkim chodziło, ale do tego nie trzeba mieć euforii, nienawiści, tylko po prostu nie, myśleć. logicznie ja... myśleć. No. Ja no. sobie mogę pozwolić na, na coś takiego jak nienawiść i różne rzeczy. Mogę, bo ja, ale ja jestem prywatną osobą. W momencie, kiedy. Dostał... Czyli znaczy ja, ja nie widziałem nie, nie, nienawiści, widziałem rzeczywiście brak pomysłu na to, jak Kaczyńskiego po prostu prostymi pytaniami. Ale dlaczego się wykaz... wstydzi słowa nienawiść? Ja się nie wstydzę. Ale on, on, on nienawidzi Kaczyński, nienawidzi ja i się... nie, Ja myślę, że on mnie nienawidzi, no. ale ja go nie, nie, nie nienawidzę, jest go żal. Panie Janku, dajmy spokój. Przepraszam, panie Janku, dajmy sobie spokój. Dajmy sobie spokój. Emocja, emocja po gdybym, gdybym widać... Bo, gdybym go nienawidził, to by zaburzyło moje plany. No, bo, 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 bo Przecież po Kaczyńskim emocjonalnie. Po, Kaczyńskim, no no. po Kaczyńskim widać nienawiść absolutnie do wszystkich. Widział pan moment, w którym e, czytał listę dziennikarzy inwigilowanych z rząd platformy. Zychałem. I napisał, że tego dziennikarza nie przeczyta. To no, no Ja, byłem, ja nie byłem zaznaczony na tej liście, ale on widocznie miał listę bez, bez skreśleń, bo oni no. uważali, że nie wolno, no bo nie oczywiście ja. im sprawdzano bilingi, a ja miałem i obserwacje i tego, przy czym częściowo, żeby było jasne, ja na przykład uznałem, że nawet powiedziałem o tym, że nie mam pretensji za objęcie mnie obserwacją i inwigilacją w czasie afery taśmowej, Powiedziałem, że no, z racji tego, w jakim kręgu znajomych się poruszaliśmy. Wszyscy. Ja byłem, nazwijmy to, mentorem jeszcze do niedawna. No do, do niedawna jeszcze wcześniej byłem mentorem nisztora, człowiekiem, którego, jak, to, jak ja to kolekwialnie to panowie określali jak kiedyś niż tam kogoś zaatakował tego to ja do dziś pamiętam jednego pułkownika którego pan zna który przylazł do mnie i z tekstem ty pamiętaj że jak pies kogoś pogryzie to nikt nie pozywa psa do sądu nikt nie wyciąga konsekwencji wobec tylko właściciela tylko właściciela psa to się najwyżej usypie i, i, I mówi do mnie, ty, ty no weź, tak, panie redaktorze, weź nim ale... grób porządek. Nie, ja tylko panu mówię, że ja na przykład nie, miał, nie miałem pretensji co do niektórych. Ja pamiętam mój żarcik, który strzeliłem do pana za brwery. Tylko mówię, ty pamiętaj, bo jest CBSP, jest CBA, a ostatnio się SKW wyłączyło. Mówię SKW, a moje SKW się włączyło. To mówię, to uzgodnijcie, bo się o 6 rano pozabijacie po prostu przy waszej koordynacji. No ale wiecie pan, to tak to właśnie wygląda. I my też tracimy, w sumie tracimy czas dyskutując o tym, ale ja bardzo przepraszam Państwa, wiem, że to by było, ale muszę powiedzieć, i tak posłowie nie posłuchają, nie posłuchają rad, naprawdę dobrych rad, jak tego faceta dokładnie wykończyć, ale na miłość boską, nie róbcie z niego. To naprawdę pomyślcie, Twój ból jest lepszy niż mój. Ta piosenka Kazika pokazuje całego pój, Kaczyńskiego. Twój członek jest lepszy niż mój, nie, szanowni państwo. Nie, nie. Szanowni państwo, historia nasze. Nie, nie, też nie. To szanowni państwo, wchodzimy na śliski grunt. Historia bez cenzury w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Ostatnie dwa dni, drodzy państwo. W środę koniec sprzedaży numeru z Kościuszką. Wejdzie nowy numer, drodzy państwo. To jest ten numer, można kupić jeszcze tylko do środy, polecam. Koniec Kościuszki, to jest mój tekst i o gejowskim militaryzmie Prus. Dzisiaj było dużo o gejach, ale bez jakiejś specjalnej enfazy. E... A ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo ponieważ po ostatniej naszej audycji ktoś tam napisał i pisali ludzie, no pan redaktor Piński już pana więcej nie zaprosił, bo też ja miałem inne zdanie. No to proszę państwa, zaprosił mnie. I jak widzicie, rozmawiamy i będziemy rozmawiać dalej. Dobra, więc tutaj jest ten... No właśnie. No i, Szanowni Państwo, już poleciłem. To do zobaczenia. Do zobaczenia.